Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj spitest porównanie Realme GT Neo 2 kontra Vivo X60 Pro. W obu smartfonach Snapdragon 870, w przypadku Vivo mamy 12 GB pamięci RAM, w przypadku GT Neo 2 mamy 8 GB plus te 3 z rozszerzenia, które niby jest w ramach pamięci. Cóż, zobaczmy, jak te fony działają, jak szybko otwierają aplikacje, jak pozostawiają je w ramie, oba fony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci, więc lecimy. Pierwsze co? Allegro. Vivo. AliExpress. Też Vivo. Ceneo. Realme. Galerie. Vivo. HBO Go. Tym razem Realme. Polsat Box Go. Vivo. Jak dojadę.pl. Też jakby Vivo. Mapy. Vivo. Player.pl. No minimalnie Vivo. OLX. To chyba bardziej Realme. Pyszne.pl. Vivo. Glovo. Vivo. Sklepy. Vivo. Spotify. Vivo. TapTalk. Vivo. TripAdvisor. Realme. Twitter. Realme. Uber. Vivo. Wykop. No to jakby remis, chociaż bliżej do Vivo i YouTube. Też Vivo. No, Vivo moim zdaniem więcej razy szybsze. Dobra, co za ramem? 12 plus, a tutaj 8 plus te niby 3. No to lecimy. No tu widać tak, ale w ramie, ale Vivo, w Realme, no ten rozszerzenie RAMu praktycznie to nic nie daje. 8 GB RAMu, a ten niby coś, a smartfon ma pouwalane praktycznie wszystko w ramie, jak widzicie na razie. No tu Vivo nadal lepiej. O, pyszne w obu. Globo się zawsze zamyka, to nieważne. Tu jesteśmy razem w obu w ramie. Tu też, tylko patrzcie, jak szybko wracają z ramu rzeczy w Vivo, a troszeczkę w Realme jest wolniej, chociaż teraz trochę przyspieszyło. Ale jest ta reakcja, dotykacie i od razu szybciej wszystko jest na ekranie. No, zdecydowanie RAM też lepiej dla Vivo moim zdaniem. Dobra, zamykamy wszystko, co mamy w pamięci i lecimy z grami. Asphalt 9, czy to będą większe różnice między tymi dwoma smartfonami, czy też nie? Sprawdźmy. Pierwsze Vivo. Temple Run 2. Też Vivo. Wild Reef, czyli LOL od Riota. No, również Vivo. Dead Trigger 2. No tu chyba Realme troszkę szybciej, takie mam wrażenie. Unkilled. Również Vivo. Kurczę, te same procesory, no ale pamięć i ogarnięcie systemu. Widać, że lepsze. Vivo. Widzę, że się nie mylę, że to jeden naprawdę z fajniejszych telefonów, jakie miałem okazję testować. No bo nie sprawdzam wszystkich, ale to co mam, to czasami zaskakuje. No i tu coś doczytuję. No to trudno, to troszkę różnicy będzie w tej kwestii. Mniejsza o to. No dlatego tutaj Realme dłużej. Dobra, no już nie będziemy czekać, bez sensu. World of Tanks. No to chyba minimalnie Realme. Super Mario Run. Mm,
Realme było wolniejsze, Vivo szybsze. Angry Birds. No, teoretycznie zaczynamy grać w tym samym momencie. No ale coś mam wrażenie, że chyba Realme byłoby szybsze. Real Racing 3. Tak to jest, jak ma się wiele forów odpalonych w domu. Któryś czasami zagada. No tu szybciej widać, że również Vivo. PUBG Mobile. No, blisko oba. Chociaż tu chyba minimalnie szybciej. I Ark Survive Evolved. Kto wygra? Vivo, no kurczę, naprawdę fajny ten smartfon jest. Kurczę, za bardzo go chwalę już nie raz, ale poważnie. Dobra, co z ramem? Co jest w ramie? No tutaj asfalt trochę jakby lepiej w Vivo. On się często uwala, ale widzicie, że tam był bardziej otwarty. Tu kolejny tytuł. Lole. Dobra, tu nie ma, tu jest. Kurczę, no, 12 giga. Takie fajne widzę, 12 giga, jak już gry chyba wszystkie będą. To pogratulować temu smartfonowi. Jest ok. No czekajcie, tu Mariana odpaliłem. World of Tanks miało być. Tu się jest, tu nie ma. Kurczę, no, trzyma wszystko. No, naprawdę fajnie. Z Marianem też wszystko. Są teraz niedawno jakiś nowy ROM wyszedł na Vivo. Ale widzę, że wszystko jest w ramie. Realme nie daje rady w tym momencie. No pod tym względem to no. Realme trochę gorzej, chociaż cenowo lepiej wycenione. Vivo jakby było troszkę tańsze, może by było bardziej idealne. No dobra, tak wygląda to porównanie. Jak dla mnie wygrywa tutaj Vivo X60 Pro. Realme trochę gorzej, odnośnie jednego i drugiego macie playlisty porównania, dzwonek, subskrypcja, komentarz na dole, bo to zawsze się przyda. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!